To czego wam zabrakło dzisiaj do zwycięstwa? No, zagraliśmy bardzo słabe spotkanie, nie ukrywam. Nie realizowaliśmy zadań taktycznych trenera. Zaczęliśmy zbyt bardzo wysoko. Dwa głupie błędy spowodowały to, że zostaliśmy skarceni przez drużynę Krasnowi. Potem już była gra zdecydowanie dużo otwarta i naraziliśmy się na dalsze kontry, stąd taki wynik. A jak ocenia swój występ i powrót na boisko Krasnowi? Nie będę mówił, że mój występ był najlepszy, bo dostosowałem się poziomem do całej drużyny. Generalnie 4-5 lat nie grałem w piłkę nożną. Jest to mój, niedawno zacząłem przygotowania do rundy wiosennej. Jest to mój trzeci mecz po dłuższej, prawie 5-letniej przerwie. Stąd nie należy ten mecz na pewno do moich udanych i myślę, że takie mecze jeszcze przede mną, które będę mógł się szczycić, że są udane. No, dzięki.